Trener chciał zmienić tego bramkarza, a on nie chciał opuścić boiska. Trener tak się wściekł, że poszedł do szatni. A ten piłkarz został zmieniony przez trenera i kopnął wszystko, co znajdowało się wokół ławki. Witam Was serdecznie, ja jestem Kesek, to jest kanał Kesek 2.0. W dzisiejszym odcinku obejrzymy, jak piłkarze kłócą się z trenerami. Naprawdę czasami są to ostre zgrzyty. No i przez takie właśnie rzeczy czasami piłkarze muszą opuścić klub, no bo trener ich nie chce. Na starcie zostawcie łapkę w górę, kliknijcie taki sam przycisk, subskrybuj tam na dole, a my przechodzimy teraz do oglądania. Dajcie znać też w komentarzu, jaki trener jest Waszym ulubionym. Okej, tą sytuację kojarzę. Trener chciał zmienić kepę, ale on nie chciał zejść, no i widać, że już krzyczał do niego. Tutaj był taki case, że to była chyba dogrywka i chciał zmienić bramkarza na rzuty karne. I to bardzo się nie spodobało trenerowi, on potem poszedł do szatni. Tutaj widzimy, że Mourinho się cieszy i podbiega do niego Victor Valdes. Chyba tutaj Mourinho był trenerem Realu Madryt, no i Valdesowi mocno się nie podobało to, że Mourinho prowokuje kibiców Barcelony i świętuje zwycięstwo. Oj, co tutaj się wydarzyło? Alexis Sanchez, grający jeszcze w Barcelonie, chyba nabawił się kontuzji pachwiny. Bardzo się to widać w tle, nie spodobało Guardioli. No, on bardzo się zirytował tą sytuacją. Alexis Sanchez opuścił boisko. I co tutaj mamy? Aha. No, po prostu bardzo się mu to nie spodobało, że użyć swojej głowy, to jest 90. minuta, dlaczego teraz się nabawiać tego urazu? O, tutaj coś się wydarzyło z tą piłką. Trener został trafiony chyba w głowę. A nie, dobra, myślałem, że serio, on zemdlał czy coś. Ale się cieszył, że piłka poleciała do niego. No tutaj widać, że nie wiedział, gdzie jest kieszeń. O Jezus Maria. Okej. Okay. Tutaj Boatenga klepnął w tyłek Guardiola. Nie wiem, o co chodziło, ale to bardziej było motywacyjne niż tak, że się wkurzyli. Tuchel tutaj chyba nie mógł powiedzieć, że gola nie ma. I gol z główki, proszę bardzo, ale tutaj Klopp cieszy się z tej sytuacji, nawet nie dowierza. W sumie Alisson ładnie tutaj zareagował, ale co ten gość robi? Oho, Araujo tak samo w Barcelonie skopał krzesełka. Dobrze, nie mikrofon, bo to było droższe. Ojej, ale zamulił. A to jest sytuacja z Bundesligi. No tutaj generalnie mega niefajne zachowanie zawodnika, który powalił trenera drużyny przeciwnej. Cała ławka od razu do niego wystartowała. No widać, że trener dla nich jest ważną postacią i obronili go. Zlatan Ibrahimović, Guardiola. Oni się nie lubili. I Mourinho coś tam poszedł powiedzieć jeszcze. Guardioli, okej. Okay. Tutaj chyba pokazuje, że zmienił go trener i trener się wkurzył na niego i wpadł do tunelu. Zaczęli się nawet przepychać, do rękoczynu doszło. Jezus Maria, oni się biją, co jest grane? Guardiola sprzedał liście od Thiago. Browara na Guardioli i się bardzo na niego wkurzył, ale potem Guardiola wylał na Boatenga, chciał się zemścić. Co on robi? Co te... Co? Co on zrobił? Kolejna akcja, Lavezzi tutaj oblał trenera, który zwracał mu uwagę. Dostał normalnie wodą na czoło. Nie zaśmiał Lavezzi, że do niego gada. No normalnie beczkę z niego kręcił, a trener się spienił. Aha, tutaj widać znakomitą technikę. Co to jest za trener? To jest Tuchel? Nie widzę po twarzy. Czy Lampard? Nie zobaczyłem. Przepraszam Was widzowie, dajcie znać w komentarzu. Mbappé skoczył tutaj na trenera. Czy zbije z nim pionę? Zbił pionę z Zidanem. Zizu! Aguero schodzi, został zmieniony. Mi się to bardzo mu nie spodobało. Coś powiedział do Guardioli, że został zmieniony. Ojej. No, Guardiola miał trochę takich, ale przytulili się po meczu i przeprosili. Najważniejsze jest zwycięstwo drużynowe, pamiętajcie. Tutaj David Luiz, co on tutaj chmieni? Aha, śmieje się, podchodzi do niego Mourinho. Przytulają się, tak samo Edena, Hazarda. Oj, to jest kontuzja Cristiano Ronaldo, który został zniesiony na noszach. O, był! Nasz Santos, trener, który tutaj z Ronaldo dowodzi. No, wygrał Mistrzostwo Europy, ale z Polską nic nie ugrał, nie? Co jest w ogóle? Ronaldo pchał tego trenera, popychał. Co jest grane? Piękny moment dla niego w karierze. W sensie nie popchnięcie, tylko wygranie Euro. No nie, no ten trener wyrzucał w trakcie meczu piłkę, co jest grane.
I wyrzucił go na trybunę. Nieźle. Klubowi się to nie spodobało. No i mamy trenera Włoch, któremu bardzo się nie podoba gra reprezentacji i ze złości wykopał piłkę, która jeszcze w ogóle była na boisku. Ciekawe, czy on dostanie kartkę, czy zostanie ukarany? Nie, nic chyba nie było. Hakimi tutaj został. Wsparcie od trenera dostał w czoło. O nie, to kojarzę. W Balotelli, nie? Taka sytuacja. Co on w ogóle tej wymyślił? Wszystko niewiarygodne. Nawet koledzy nie wiedzieli. I od razu dostał zmianę, został zmieniony. No oczywiście, że tak. Ale on wtedy się mega wkurzył, że dostał tą zmianę, bo to w ogóle był jeszcze taki mecz na turnieju chyba w Stanach Zjednoczonych, przygotowanie do sezonu. Co tutaj się dzieje? O, proszę. Jak Guardiola masował Ribery'ego. Ale Klopp się wkurzył na sędziego. Co to jest za wina w ogóle? On go zjeść chciał. O kurde. Ale odklejka moment. Co tam się dzieje? No, zagotowało się przy ławce trenerskiej. Matić. No i mamy też El Clasico. Ronaldo odepchnął Guardiolę. No, nieładne zachowanie Portugalczyka. No i od razu podszedł tam Iniesta. Chyba zaraz podbiegł też Valdes. Oczywiście Ramos to wszystko wszedł. No, ostre starcie, jeśli chodzi o El Clasico. No i tak samo El Clasico, tutaj będzie gol. A nie, to poprzeczka. Jezu, myślałem, że to gol Ronaldo. Fikołka zrobił Zidane. Co tutaj się wydarzyło? Sancheza przesadził, okej. Okay. Gattuso popchnął trenera, ale przeciwnej drużyny czy swojej? To jest pytanie. Przeciwnej. I z czoła go nawet uderzył, kurde. No Gattuso był kurde mocny grajek. To były ostre starcia. Teraz to by na pewno mu to tak nie uszło płazem. Wszędzie są kamery. Aha, tutaj wpadł na trenera. No tutaj to już bez przesady, nie? Niech wstaje. Więc to by było na tyle, jeśli chodzi o starcia trenerów razem z piłkarzami. No jak widać, czasami potrafi być gorąco, ale my najbardziej na przykład takie mecze ekscytują, nie? Fajnie się ogląda, kiedy jest, wiecie, gorąco, jest troszeczkę takiej sprzeczki. Jeśli chcecie więcej takich filmów, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, to nagram drugą część tego. W komentarzu napiszcie, jaki film chcecie zobaczyć jeszcze na tym kanale. No i oczywiście kliknijcie taki sam, czyli subskrybuj tam na dole. I zapraszam Was na mój główny kanał, gdzie są naprawdę mocne filmy. Link jest także w opisie. Siemano!